Dobry wieczór, witamy wszystkich widzów. Chcielibyśmy tutaj porozmawiać na temat Patryka i tej sytuacji, która się wydarzyła, że uciekł ze szpitala. Nawet nie poinformował nas, chociaż rozmawialiśmy z nim o tym, żeby powiedział cokolwiek. Żeby powiedział, czy da radę, czy nie da rady. Zresztą wczoraj rozmawialiśmy, to powiedział, że musi dać radę. No i mówiliśmy jemu, najgorsze są te pierwsze kilka dni, żeby wytrwał. My mu pomożemy po prostu, jeżeli ukończy tą terapię, jeżeli zrobi to wszystko, to mu pomożemy stanąć na nogi. Jego po prostu motywacją, nie wiem co było, ale cały czas wydawało nam się, że da radę. Wierzyliśmy w niego bardzo i strasznie, naprawdę strasznie nas zawiódł, bo obiecaliśmy mu pomoc, obiecaliśmy mu wsparcie, pół roku jeżdżenia, załatwiania terminów, załatwiania dokumentów, szpitali, brak słów. Na chwilę obecną naprawdę ciężko mi jest to po prostu skomentować. Dlaczego? Ja wiem, że to jest silne uzależnienie i może być ciężko, ale rozmawialiśmy przed chwilą z Irokezem. Irokez mówił, że też z Patrykiem rozmawiał, bo spotkał go dzisiaj pod Edeką, bo Patryk tam siedzi. I Irokez powiedział, że Patryk miał wszystko. Miał substytucję. Miał pomoc i to, co mówił Rokes, to po prostu mną wstrząsnęło, bo Patryk dlatego uciekł ze szpitala, ponieważ miał za dużo badań, za dużo go badali, w nocy go budzili, wywozili go na badania i to była przyczyna tego, że nie wytrzymał. No i my w tej chwili po prostu, nie wiem, już nie chcemy tego wszystkiego, bo naprawdę uwierzyliśmy człowiekowi, chcieliśmy mu pomóc. On zapewniał, że da radę, że chociaż nie wiadomo, co by się działo, że da radę, że wytrzyma, bo to jest jego cel, bo chce zejść z tej ulicy, bo chcę w końcu po prostu normalnie żyć. No brak słów. Po prostu brak słów. Ręce opadają w tej chwili. I powiedzcie nam, widzowie, co my w tej chwili możemy sobie myśleć. Pół roku jeżdżenia, pół roku wkładania pracy w to. Ja naprawdę z Patrykiem dużo rozmawiałem, dużo mu tłumaczyłem, dużo mówiłem jemu, żeby jakoś zmienił to swoje życie, żeby nie siedział na tej ulicy, żeby pomyślał o sobie, o swoim zdrowiu, o swojej ręce przede wszystkim, jednej i drugiej. I co? I to wszystko w tym momencie po prostu legło w gruzach. Ciężko nam jest z tą sytuacją, bo dzisiaj dzwoniliśmy do szpitala, pytaliśmy, nie było kontaktu z Patrykiem. Dzwoniliśmy do szpitala, bo chcieliśmy się dowiedzieć, czy jest wszystko ok, czy wszystko w porządku. Pani nam, która powiedziała, że możemy przyjechać sobie zabrać jego rzeczy, bo Patryka nie ma. Wczoraj wyszedł na papierosa i nie wrócił. No to jak ja to usłyszałem, to po prostu, no, tak mi było niefajnie, tak nie wiedziałem, co zrobić, bo taka bezsilność się po prostu wdała. Tyle pracy włożyliśmy w to wszystko, tyle energii, tyle wiary. No i,
I co na koniec się okazało, że Patryk po prostu, no nie wiem, chyba jest faktycznie, nie jest na to gotowy, żeby pójść na tą terapię, żeby zrobić to wszystko. A naprawdę miał dużą szansę, bo dostał wszystko. Dostał wszystko, dostał ubezpieczenie na leczenie ręki, dostał ubezpieczenie na detoks i dostał ubezpieczenie na terapię. Także co chcieć więcej? No, w tym momencie to naprawdę miał wszystko. I tak jak dzisiaj powiedział, że po prostu za dużo miał badań Irokezowi, bo Irokez do nas dzwoni i powiedział, że rozmawiał z nim, bo on siedzi pod edeką i miał za dużo badań. W nocy go budzili, nie mógł spać, bo go wozili na badania. Mam nadzieję, że nie skończy się to dla niego jakoś tragicznie, bo faktycznie jak będzie tak żył, jak żyje, no to marny los. Pozdrawiam wszystkich. Zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie. Trzymajcie się.